Oni też są stąd. Tutaj trenują, przygotowują pokazy zachwycające później widzów w całej Polsce. Ich maszyny stoją w tych samych hangarach, co aeroklubowe samoloty czy szybowce. Grupa akrobacyjna Firebirds, bo także jedyny cywilny zespół akrobacyjny w Polsce. Dzisiaj latał tylko Łukasz i Sebastian. A w pełnym składzie jest też Adam. Latają wtedy we trzech. Za kilka tygodni będą gotowi z nowym pokazem. Od wielu lat nasz aeroklub podhalański dwa razy w roku szczepi lisy na terenie całego województwa małopolskiego. Tak. Szczepi przeciwko wściekliźnie. W tym przypadku jednak zamiast igły i strzykawki używa się samolotów. Szczepionki w postaci karmy dla lisów są rzucane z powietrza. I żeby akcja się powiodła, trzeba doskonałej organizacji i niezwykłej precyzji. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Oprócz wszystkich aeroklubowych maszyn na lotnisko w Łososinie zlatuje się dodatkowo kilkanaście samolotów z całej Małopolski. Każdy z nich jest odpowiednio przygotowany, ma specjalne urządzenie do zrzucania szczepionek. Miejsce wyrzucenia każdej szczepionki jest dokładnie ustalone i zarejestrowane, naniesione na mapę. O pomyłce nie może być mowy, tak samo jak o skażeniu szczepionki. Stąd fartuchy i rękawiczki. Załogi są dwuosobowe, pilot i osoba odpowiedzialna za zrzut. A obładowane szczepionkami samoloty startują na loty trwające po kilka godzin. Łącznie to kilkadziesiąt tysięcy kilometrów trasy. Trzeba dolecieć w każdy zakątek Małopolski. Jest co robić.
latamy wszyscy. Te loty to jedyna możliwość skutecznej walki z tą groźną chorobą, niestety wciąż obecną na naszych terenach. W żaden inny sposób nie udałoby się tak szybko i skutecznie rozmieścić szczepionki na terenach, gdzie żyją dzikie zwierzęta, i to bez naruszenia ich naturalnego środowiska. A satysfakcję dają nam statystyki. Nasza robota nie idzie na marne. Oto Tulak, tak go nazwaliśmy. Właśnie wrócił z trasy. To samolot zbudowany w całości przez członków naszego Stowarzyszenia Lotnictwa Eksperymentalnego. Tak, to maszyna zbudowana w hangarze w Łososinie. Ale pan Jurek i jego koledzy mają jeszcze jeden powód do dumy. Toż to ich dzieło. To Zbyszku, przygotujemy samolot do lotu. Tak jest. Zobaczymy wszystko. Najsławniejszym polskim samolotem był RWD-5 Bis, na którym w 1933 roku kapitan Stanisław Skarżyński przeleciał Atlantyk z Afryki do Ameryki Południowej, do Brazylii. Samolot był skonstruowany w roku 1931. Sprawdzimy śmigło. Przez zespół konstrukcyjny bardzo zdolnych młodych ludzi, jeszcze częściowo wtedy studentów Politechniki Warszawskiej, Rogalskiego, Wigurę i Drzewieckiego, czyli RWD. Piątą z kolei konstrukcją RWD-5. Wyprodukowano 20 egzemplarzy RWD-5 w latach 1932-1938. No i można powiedzieć, że ten RWD-5R, R to replika, no to właściwie 21 egzemplarz tego samolotu. Kyszku, daj klucze, szafkę narzędziową. Prawo, chodź, moment. Musimy dociągnąć tryskiwacz. Dokumentacja się nie zachowała, no tylko częściowo. Trzeba było w większości odtwarzać. Jest to około 100 kg cięższy od pierwowzoru. Dlatego też tym samym ma osiągi troszeczkę słabsze. Czasy się zmieniają, ludzie też odchodzą, przychodzą nowi. Tylko ja tu jestem wciąż i latam. Teraz już jako zabytek bardziej, ale wciąż nie na emeryturze. Każdego dnia jestem na skrzydłach, w powietrzu, wiele godzin, ale jest mi tu dobrze, nie powiem. Mnóstwo ludzi wydeptało ścieżki po zielonym pasie startowym. Mnóstwo samolotów wzbiło się stąd w powietrze. Mnóstwo świetnych pilotów stawiało tutaj pierwsze kroki. Mnóstwo rozmów się toczyło. Mnóstwo radości i szczęścia widziały maszyny w hangarach.